Na nieznanego Polaka czeka w USA w Illinois spadek w wysokości 300 tysięcy dolarów. To 1,12 miliona złotych. Trwają poszukiwania spadkobiercy. Takich spraw toczą się w Stanach setki. 300 tysięcy dolarów, czyli około 1,12 miliona złotych, taki spadek czeka na Polaka w USA w stanie Illinois. Spadkobierca jak dotąd nie jest jednak znany. Poszukiwania trwają. Jeżeli spadkobierca nie zgłosi się sam i nie ujawni, że chociaż ma domniemanie, że te środki czekają na niego, to w tym konkretnym postępowaniu ustalenie właściciela spadku okaże się niemożliwe. Mówi w rozmowie z Market News 24 Joanna Pluta z kancelarii Barnum Pluta. Nie jest to odosobniony przypadek. Takie sytuacje w Stanach Zjednoczonych można liczyć w setkach i niejednokrotnie wysokość odziedziczonej kwoty przekracza milion złotych. W samym 2018 roku w USA toczyło się 118 postępowań spadkowych dotyczących osób mieszkających w Polsce. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. inne prawo spadkowe i silnie zakorzeniona tradycja tworzenia testamentów. Za chwilę prawdopodobnie znajdzie się masa Polaków, którzy rzekomo powiązani są z testamentem. No ale co tu się dziwić, ponad milion złotych. Gdybyście złapali taką sumkę, to co byście z nią zrobili? Dajcie znać w komentarzach i zapraszam do kolejnego filmu o tym, jak masa Polaków jest prześladowana w Niemczech.